Czumów to nadbużańska wieś położona 7 kilometrów na południowy wschód od Chrubieszowa. Powyżej Czumowa Bóg tworzy unikalny przełom. W dół rzeki wytyczono malowniczą ścieżkę przyrodniczo-historyczną o nazwie Królewski Kąt. W międzyczasie dołączył jeszcze do nas pan Marian Pawlak, właściciel pałacyku w Czumowie. Powitajmy serdecznie. Thank you.
Pierwsze wzmianki o Szumowie pochodzą z 1400 roku. We wsi znajduje się pałac eklektyczny o cechach klasycystycznych, wybudowany w 1891 roku przez Zdzisława Pochoreckiego. Wzniesiony został na planie nieregularnym według projektu bliżej nieznanych architektów włoskich. Jest to budowla parterowa z piętrową częścią środkową, nakryta wysokim dwuspadowym dachem mieszczącym poddasze z facjatkami w połaci dachowej. Od frontu budynku i z tyłu znajdują się portyki dźwigające balkony z balustradami. Z przodu budynku portyk ma cztery filary, z tyłu sześć. Jedno z naroży zajmuje ośmioboczna kaplica nakryta dachem namiotowym. Przy zachodniej ścianie szczytowej umiejscowiono czworoboczną wieżę ze spiczastym dachem zwieńczonym kopułą. Profesor Wiktor Zin twierdził, że pałac stoi na substrukcjach z XVI wieku. Istniała tu bliżej nierozeznana strażnica rycerska, zameczek rycerski, co pozwoliło w XIX wieku wykorzystać pozostałości dawnej baszty do uformowania obecnego pałacu. W czasie I wojny światowej Austriacy urządzili tu szpital polowy. Pożar wywołany działaniami bojowymi pozostawił po sobie wiele zniszczeń. Kolejna dewastacja pałacu nastąpiła, gdy Armia Czerwona szła na zachód w pamiętnym wrześniu 1939 roku. Wyposażenie pałacu spalono. Gdy odeszli Rosjanie, obiekt przejęła graniczna straż niemiecka. Niemcy wycięli wszystkie zabytkowe drzewa z dworskiego parku, aby mieć lepszy wgląd na radziecką stronę Bugu. Po II wojnie światowej w pałacu urządzono strażnicę wojsk ochrony pogranicza. W latach 50. w zabudowaniach urządzono szkołę podstawową i mieszkania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Ten dramatyczny splot wydarzeń doprowadził do dewastacji pałacu. Obiekt popadał w ruinę. Tadeusz Twardowski, ówczesny konserwator zabytków z Zamościa, który otrzymał od ministra kultury i sztuki polecenie, aby znaleźć kogoś, kto by zakupił obiekt zabytkowy na tym terenie. No i dzięki jego, można powiedzieć, udanym sposobie przekonywania staliśmy się pierwszymi właścicielami zabytku po tej stronie Wisły. Przełom nastąpił w roku 1989, gdy pałac znalazł się w rękach prywatnych. W kolejnych latach położono nowe stropy, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano tynki. Wyremontowano wnętrza, doprowadzono media. Cieszą oko odmalowane ściany i biel elewacji. Współwłaściciel, pan Marian Pawlak, z ogromną determinacją prowadzi prace renowacyjne. Uporządkował otoczenie, adaptuje obiekt do celów dydaktycznych i turystyczno-wypoczynkowych. Organizuje konferencje, zjazdy, pikniki integracyjne. Przyjmuje turystów indywidualnych. Jesteśmy tutaj w tym miejscu. Jest granica na rzece Bug, po którym płyniecie. No, jedni popadają za dumę, a jeżeli mam do czynienia z Ukraińcami, no to oni twierdzą, że ja coś tutaj kombinuję, bo oni mają inne mapy, z treści których wynika, że Ukraina sięgała aż po Chełm i Przemyśl. No i trudno tutaj z tego typu argumentami dyskutować. Z 6 marca 1952 roku
Umowa pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów. I podpisali to dwaj patrioci, Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz. Z III wieku przed naszą erą liczy sobie 2300 lat. Materiał, z którego został wykonany, jest taki sam. Kształt, forma, przeznaczenie identyczne. Na tym motocyklu w roku 1966, a więc 47 lat temu, swoją obecną żonę wiozłem do ślubu. Sztandary, które udawało mi się pozyskać w różnych miejscach, więc to jest sztandar z gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mirczu, bo najczęściej były one już pozbawione jakiejś pieczy z chwilą, kiedy tak. Polska pierestrojka się tutaj pojawiła, tutaj z gminnej spółdzielni Skrubieszowa, tutaj jest. No i zamiast na śmietnik trafiły tutaj do mnie, do Izby Pamięci. Z chwilą ustanowienia granicy na rzece Bug została tu urządzona strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, potem była szkoła, to jest oryginalna ławka z tego okresu i szyld z okresu, kiedy w tym budynku funkcjonowała szkoła podstawowa. Jest też elementarz Falskiego. Dzieci dzisiejsze, w szczególności z terenów miejskich, nawet nie wiedziały o tym, że to mleko podchodzi od krowy, a nie z supermarketu. Tak postanowiłem pobudować pomnik dla Edwarda Gierka, doceniając jego zasługi dla tych terenów, bo wieś Chrubieszowska za czasów rządów Edwarda Gierka okrzepła. Człowiek ten był dobrym gospodarzem. Tym działań
które były przeciwko człowiekowi, były skierowane. Edward Gierek nie ma na swoim sumieniu. Jakby sympatią darzę ten patefon ze starą płytą, na której jest nagrane Ave Maria Gunoda w wykonaniu Adolfa Degatta, więc dla gości szczególnych odtwarzam tą melodię, która bardzo często odrżenie serca przyprawia. W kościele garnizonowym, łącznie z dyspozycją przekazaną w formie faksowej, jak to robić. To wiemy już sporo o gościńcu agroturystycznym Królewski Kąt. A czego możemy spodziewać się w najbliższej okolicy? Tuż za ogrodzeniem pałacu stoi słupek graniczny 869, a poniżej płynie graniczny Bug. Bug dziki, piękny, malowniczy, który od miejscowości Gołębie do Niemirowa stanowi granicę rzeczną Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią. Na odcinku tym koryto rzeki jest nieuregulowane i stanowi wschodnią granicę nadbużańskiego obszaru chronionego krajobrazu. Na terenach tych przez wieki ścierały się i przenikały różne kultury. Archeolodzy odkryli ślady obozowisk i narzędzia pozostawione przez społeczności łowiecko-zbierackie, ludy wczesnych kultur rolniczych, a następnie gotów. Bug przepływa przez spłaszczone, równoleżnikowo ułożone wzniesienia, tworząc liczne zakola. Żyje w nim wiele gatunków ryb, wśród których na uwagę zasługują płoć, leszcz, karp, sum, kleń, okoń, ukleja i sandacz. Tereny bagniste doliny Bugu, porośnięte kępami drzew i zarośli, urzekają pięknem. Dostarczają niezapomnianych wrażeń. Silnie nasłonecznione nadbużańskie skarpy są miejscem, gdzie na podłożu lessowym rozwija się stepowa i ciepłolubna roślinność. Występuje tu wiele chronionych gatunków roślin, na przykład kosaciec bezlistny, wisienka karłowata i żmijowiec czerwony. Do osobliwości należy ostoja ptactwa wodnego. Można spotkać stanowisko susła perełkowanego, żołny, kolonie lęgowe czapli siwej, bociana białego i orlika. Żyją tu borsuk, lis, kuna, sarna. Spotykamy żeremia bobrów europejskich.
Potężne powalone drzewa i grube wióra świadczą o sile, z jaką te ssaki oddziaływują na przyrodę. Podczas wiosenno-jesiennych wędrówek można zobaczyć m.in. łabędzie i żurawie. W dolinie rzeki odkryto wiele rzadkich gatunków owadów, wśród nich przepiękne motyle. W pobliżu miejscowości Ślipcze Bóg tworzy przełom. Na olbrzymich zakolach wysokość urwistych brzegów wynosi kilkanaście metrów. Po stronie ukraińskiej strome brzegi osiągają nawet wysokość 40 metrów. Obserwujemy lesowe wzniesienia i białe ściany kredowych skał. Wędrując pieszo, kajakiem czy samochodem, po kilku kilometrach dostrzegamy wśród drzew białe ściany pałacu w Czumowie z dumnie powiewającą na wieży polską flagą przypominającą czasy rycerskich strażnic granicznych. Poniżej Czumowa wytyczono i oznakowano kolorem niebieskim siedmiokilometrową ścieżkę historyczno-przyrodniczą o nazwie Królewski Kąt. Ścieżka prowadzi wzdłuż Bugu do Gródka. Nadburzańskie łąki są pełne życia. W Królewskim Kącie znajduje się użytek ekologiczny Błonia Nadburzańskie. Można tu zobaczyć wiele okazów roślinności stepowej, gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Wśród nich na uwagę zasługują kosaciec bezlistny, arcydzięgiel litwor, łyszczec wiechowaty, orzota zwyczajna, pierwiosnek lekarski i szczodrzeniec zmienny. Znajduje się tu stanowisko susła perełkowanego, bobra europejskiego, żołny i żmijowca północnego. Na krańcu tej ścieżki leży wieś Gródek, położona parę kilometrów na wschód od Hrubieszowa, w której zachowały się relikty grodu Wołyń. Gródek nad Bugiem na przełomie X i XI wieku, nazwany Wołyniem, należał do grodów czerwieńskich. Zamczysko w Gródku to wspaniały punkt widokowy usytuowany w widłach Huczwy i Bugu na wzniesieniu o wysokości 20 metrów z majdanem o wymiarach 40 na 60 metrów otoczonym wokół mokradłami. Odkryto tu ślady osadnictwa pochodzące z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą i cmentarzysko kultury łużyckiej z początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. W pobliżu znajdują się wzgórze Chorodysko z reliktami jednej z dawnych osad towarzyszących grodowi Wołyń oraz wczesno-średniowieczny kurhan z XI wieku, zwany księżycową mogiłą, kryjący pochówek jakiegoś władcy. Badania archeologiczne datują gród Wołyń już na VIII wiek, chociaż latopisy wspominają o nim dopiero od 990 roku. Wołyń leżał na szlaku z Kijowa do Małopolski, z Czeku przeprawy przez Bug. W roku 981 został zagarnięty przez Ruś Kijowską. Bolesław Chrobry w zwycięskim marszu na Kijów w roku 1016 tutaj przeprawiał się przez Bug. Urokliwe miejsce przeprawy wojska nazwano Kątem Królewskim. Wołyń został odbity. Dla uczczenia tego wydarzenia ścieżce historyczno-przyrodniczej prowadzącej z Gródka do pałacu w Czumowie nadano nazwę Królewski Kąt. Gościniec agroturystyczny Królewski Kąt leży w pobliżu malowniczego przełomu dzikiej rzeki o nieuregulowanym korycie na obszarze wyjątkowo cennym pod względem przyrodniczym i historycznym, uznanym za jeden z 12 cudów Lubelszczyzny. Można posłuchać tu koncertów słowiczych i żabich, popatrzeć na wstęgę Bugu, świeżą zieleń różnych odcieni.
można aktywnie wypocząć.